Ósma Maryja. Tyle razy obiewana przez naszego wieszcza. Adam. Maryja. A nie? Jasnie, nie można pani tut kamelo. Zakochany był nieprzytomny. Do Tuchanowicz przyjeżdżał po mnie. Kudlaty był jak litewski los. Ale już wtedy w oczach miał to coś. A nie wyglądał jak z bajki królewicz, który panną po nocach cisnie. Nazywał się Adam Mickiewicz i swoje wiersze deklamował mi. Słuchaj, dzieweczku, ona nie słucha. Gdy o rękę poprosił mnie, to słyszał mnie. Co to? To nie? Wtedy w altance dostał rekluzę, pożegnał mnie, przywitał muzę. To jedno nie, to moje nie. To jedno nie, moje nie w tym momencie. To krótki, nie? Zobaczyło geniusz, co drzema w talencie. Cóż to się stało w tej jednej chwili? Już jakiś Adam, nie ma jakiejś Maryi. Jeżeli kto inny dopieszcza, literatura zyska wieszcza. Literatura, literatura, to nie jest tylko zasługa pióra. Trzeba dziewic, która wie, jakiego poecie szepnąć nie. Myślę dzisiaj, to tylko ja i Śniadecka Ludwisia. Zrobimy to we dwie. Chociaż i łatwiej przyszło mi śpiew. Na kadrze wybrnęła kiedy poecie przyszło sprawić mnie. Jej dziełem jest Juliusz Słowacki, a bez niej byłby Mancyner Jur. Temu już siedzieć zabrzeczyć nie da. Moje dziady. Jej Lilla Weneda. Mój pan Tadeusz, jej król duch. To wszystko wyszło od nas dwóch. Też duży talent, a słabszy wieszcz. Lecz to niestety nie jego wina. Przez jego to delfina. Od rana tak, w południe tak, wieczorem tak, bez szczególnych perswazji. Bądź jest nie tak, na emigracji to. Odpowiedzialność polskich pań. Może
tworzy Konrada Wallenroda. Niechaj pamięta dziewicza skromność, że na jej cnotę bardzo liczy potomność. Niechaj za cenę jednego dreszcza literatura nie traci wieszcza. Literatura, jak się ukiera.